dobry. Tak wiem, film o zakończeniu sezonu już był, short o zakończeniu sezonu już był, poza zakończeniu sezonu już był i dzisiaj kręcę kolejny materiał o zakończeniu sezonu, ale troszkę inaczej. Dlatego, że tamte materiały dotyczyły zakończenia sezonu przeze mnie jako przez motocyklistę, natomiast dzisiejszy materiał dotyczy zakończenia sezonu przeze mnie jako instruktora i współwłaściciela ośrodka szkolenia kierowców, czyli nauki jazdy motocyklistów. Gdy razem z Marcinem, moim wspólnikiem, rozpoczynaliśmy działalność naszego OSK, naszej szkoły motocyklowej, od samego początku postanowiliśmy, że będziemy mieli zupełnie inne podejście do kursantów niż większość szkół w Krakowie, że chcemy zadbać o naszych kursantów od samego początku do samego końca ich szkolenia. Chcemy być ich mentorami, chcemy ich być nie tylko nauczycielami, ale właśnie mentorami. Chcemy dbać o ich rozwój. No i chcemy też się z nimi integrować, żeby zbudować sobie taką społeczność ludzi dookoła motocykli, dookoła naszego ośrodka. Dlatego też od samego początku wiedzieliśmy, że gdy nadejdzie koniec tego sezonu, zrobimy imprezę kończącą właśnie dla naszych kursantów i właśnie dlatego dzisiaj za chwileczkę idziemy do knajpy. Spotkamy się z kursantami, którzy będą w stanie się do nas przyjść. Oficjalnie sobie zakończymy ten sezon. Dowiemy się, kto już zaczął jeździć, kto jeszcze nie, kto co kupił i tak dalej, i tak dalej. Ale co ważne, zrobimy też losowanie głównej nagrody dla naszych kursantów, czyli bonu vouchera na szkolenie u Tomka Kulika w Radomiu na przyszły sezon. Jeden spośród naszych kursantów wylosuje właśnie taką nagrodę i będzie mógł w przyszłym roku pojechać sobie na takie szkolenie. Oni o tym wiedzą, ale to, czego nie wiedzą, to, że jeden spośród nich będzie również dostanie też statuetkę, bo będzie parę osób nominowanych, ale jeden z nich dostanie statuetkę dostanie statuetkę kursanta sezonu za to, że zdał za pierwszym razem, za to, że bardzo szybko ten kurs skończył i parę jeszcze innych kryteriów, bo to, że zdał za pierwszym razem, to było bardzo słabe kryterium. Bardzo dużo osób zdało za pierwszym razem wśród naszych kursantów w tym roku. A jak dużo kursantów zdało? Moi drodzy, szybkie statystyki tego sezonu. Przeszkoliliśmy, jeżeli dobrze pamiętam, w tym momencie 12 albo 13 osób na kategoriach motocyklowych. Spośród nich 70% zdało za pierwszym razem. Moi drodzy, to jest dla nas mega sukces. Naprawdę bardzo, bardzo duży, bardzo wysoki wynik. Co ważne, ogólna zdawalność za ten pierwszy sezon wynosi u nas około 62-63%, co również jest bardzo wysokim wynikiem, jeżeli porównamy to z innymi ośrodkami nauki jazdy, gdzie średnia zdawalność wynosi między 40 a 50 parę procent. Dlatego też 62-63% dla nas jest ogromnym sukcesem. Przypracowaliśmy około 600 godzin z Marcinem. Muszę policzyć, jeszcze nie sprawdzałem, ile kilometrów przejechaliśmy, ale można sobie policzyć 600 godzin razem mniej więcej średnio 15 km. No to policzcie sobie sami, albo wam tu za chwileczkę gdzieś napiszę, jak to nam wyszło. Teraz zapraszam was do knajpy, idziemy coś zjeść, na część oficjalną, na losowanie, a po części oficjalnej idziemy na część nieoficjalną, idziemy sobie do laserparku postrzelać się w laserowego paintballa. To moi drodzy, ja wam bardzo serdecznie dziękuję, wnoszę to za ten udany sezon. Tak jest. Że się wreszcie skończył. Wszystkiego dobrego. I wszystkiego dobrego na waszej nowej drodze życia motocyklowej. Niech się wam szczęści. Wszystkiego dobrego. Tak, jak Grzesiek mówił, a tu masz jeszcze taką uliczkę, przed komisją jest taka uliczka w prawo, nie? Za wcześnie włączyłeś kierunkowskaz, nie? Okej, dobra, ale mówię, że tam a kawałek asfaltuje, zawsze możemy tam skręcić. No i ktoś mówi w prawo, nie? Ja czekam, nie? Minąłem to, a on kręca, znaczy dojeżdżam do tego i jedziemy w prawo, nie? No bo młodzi się nie chcą przyznać, że tak powiem, że... Zrobili błąd, tak? Zrobił błąd, bo to on mnie ulał, on mnie ulał. Jakby pani mogła czynić honory, to będzie nam bardzo miło. Co mnie z tym robić? Wylosować, jedną osobę, jedno jajeczko wyciągnąć. Mnie? Tak? Dziękujemy.
chcemy zobaczyć, co tam jest w środku. No. Papieryk? To już jest dobrze. Jest dobrze, znaczy, że ktoś wygrał, no. Marcin? Marcin Żałącz, no pięknie, brawo. Dziękuję. To też dobra? Bardzo dobrze. To jest ważne. Dziękujemy pięknie. Gratuluję. Dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję. Gratuluję. Słuchaj, jesteś życzliwym pomagaczem. Każdy z Was jest taką kamizeleczkę, ubieramy tak, żeby pistolet był z przodu, zapinamy paseczki z prawej, z lewej strony, żeby strzelać. Naciskamy dwa boczne przyciski jednocześnie, dopiero potem klikamy sobie spust, ok? Celujemy w przeźroczyste elementy, czyli pistolecik, klatkę piersiową, plecy i ramiona. Te elementy na arenie się będą świeciły, gracie drużynowo, więc jedna drużyna będzie się świeciła na czerwono, druga na zielono, więc łatwo się rozróżnić. I w ten sposób jest to labirynt, który będzie dodatkowo dym, więc nie biegamy, nie skaczemy, nie wchodzimy na dekoracje, nie kładziemy się na podłodze, ani nie kucamy. Przede wszystkim nie biegamy i nie kucamy, bo jak ktoś wam wybiegnie za ścianki, a wy kucacie, no to oberwiecie kolanem do tego miejsca. Bramka z przodu? Bramka z przodu? A tu, aha, tutaj. Możesz tak. Od tyłu, nie, jakby to strzelał, ale... Ja mam zamiar leżeć. Znajdźcie swoje miejsce. Znajdźcie swoje miejsce. No bo to moje. Koniec! Pójdź go męczący ten. Palce boją od prawej dłoni. Ja nie wiem, co mi się.